Znajdujemy się w firmie JS Hamilton. Rozmawiamy z panem Adamem Fotkiem, ekspertem do spraw badań firmy Hamilton. Panie Adamie, proszę powiedzieć, co to jest za firma i czym się zajmujecie? Firma JS Hamilton Poland jest polskim laboratorium badawczym. Zajmujemy się szeroko pojętą chemią analityczną, od analizy żywności, analizy paliw, analizy kosmetyków, poprzez analizy opakowań, tworzyw sztucznych, drewna, szkła oraz opakowań materiałów niespożywczych wykonanych z innych materiałów. Wspomniał pan o opakowaniach i branży tworzyw sztucznych. No to jeden z najbardziej prężnie rozwijających się sektorów gospodarki w naszym kraju. Proszę powiedzieć, jaką ofertą dysponujecie? Zajmujemy się czterema głównymi obszarami, metodami, czyli analizami chemicznymi, tym się specjalizujemy, analizami mikrobiologicznymi, czyli czystością bakterii, grzyby, analizami fizykomechanicznymi, czyli badania wytrzymałościowe, badania starzeniowe oraz tak zwane badania przenikalności gazów, pary wodnej, dwutlenku węgla i tlenu. Jednym z najbardziej gorących tematów ostatnich lat jest gospodarka o obiegu zamkniętym, a z drugiej strony fundamentem GOZ-u jest recykling. Przed jakimi wyzwaniami stawia to takie laboratoria jak wasze? Przede wszystkim zapewnienia czystości chemicznej badanych prób, czyli tutaj rozwój metod analitycznych, takich jak chromatografia cieczowa, chromatografia gazowa, tak zwana analiza substancji NIAS oraz wszelkich innych zanieczyszczeń, które są obecne w recyklingu, a nie są obecne w materiałach pierwotnych.